3 lipca stawiałem Pana zawsze przed oczami swymi, a ponieważ On jest po prawicy mojej, nie będę poruszony. Psalm 16, werset 8 Kto zupełnie pogrzebał swoją własną wolę w woli Pana, nie doznaje zawodu, lecz w każdej sprawie życiowej wiarą widzi boskie prowadzenie i kierownictwo, a także słyszy słowo Pana, zapewniające go, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Jednym z dowodów osiągnięcia w pełni rozwiniętego stanu serca jest zdolność cierpliwego przyjmowania przez nas opozycji wielkiego przeciwnika, świata oraz własnego ciała. Bez narzekania, bez szemrania, radośnie, jako elementów ćwiczącego nas doświadczenia z ręki wszechwiedzącego i miłującego Pana. Dzieci Boże stawiają Boga na pierwszym miejscu we wszystkich sprawach życia. Kiedy ich interesy są w konflikcie z pańskimi, poświęcają własne pragnienia na rzecz Pana. Pan jest zatem celem ich wszelkich wysiłków. On jest ich głównym ulubieńcem, miłuje też ich ponad wszystkich innych, stoi po ich stronie i w żaden sposób nie pozwoli im upaść w ich stałości i stanowisku przed nim. Pytania: Jak w doświadczeniach tego tygodnia stawiałam Pana na pierwszym miejscu? Jak chroniło mnie to przed upadaniem? Równoległe cytaty. 3 lipca. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 15, werset 2. Pan moją mocą i moją chwałą, bo stał się dla mnie zbawieniem. To mój Bóg. Dlatego zbuduję mu przybytek. To Bóg mego ojca. Dlatego będę go wywyższał. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 10, werset 12. Teraz więc Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg? Tylko tego, abyś się bał Pana, swego Boga, abyś chodził wszystkimi Jego drogami, i abyś Go miłował i służył Panu swemu Bogu, z całego swego serca, i całą swoją duszą. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 13, werset trzeci. Nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, który ma sny, gdyż Pan, wasz Bóg, doświadcza was, aby poznać, czy miłujecie Pana swego Boga z całego swego serca i całą swoją duszą. Psalm 37, werset 4. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twego serca. Psalm 45, werset 11 A Król zapragnie Twojego piękna, bo On jest Twoim Panem. Oddaj Mu pokłon. Psalm 66, werset 8 i 9 Błogosławcie narody naszego Boga i rozgłaszajcie Jego chwałę. Zachował przy życiu naszą duszę, i nie dał się zachwiać naszej nodze. Psalm 73, werset 25 i 26 Kogo innego mam w niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym nie mam upodobania. Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jest skałą mego serca i moim dziedzictwem na wieki. Psalm 91, werset 14. Wybawię go, bo mnie umiłował, wywyższę go, bo poznał moje imię. Księga Izajasza, rozdział 12, werset 2. Oto Bóg jest moim zbawieniem, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Jechowa Bóg jest moją mocą i moją pieśnią. I on stał się moim zbawieniem. Rodzictwo Izajasza, rozdział 33, werset 22. Pan bowiem jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem. On nas zbawi. Księga Daniela, rozdział 3, werset 17. Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem, i z Twojej ręki. Czy wyrwie nas królu? Ewangelia Marka, rozdział 12, werset 29 do 33. A Jezus mu odpowiedział. Pierwsze przykazanie ze wszystkich jest to słuchaj Izraelu, Pan nasz Bóg, Pan jest jeden. Będziesz więc miłował Pana swego Boga. Całym swym sercem, całą swą duszą, całym swym umysłem i z całej swojej siły. To jest pierwsze przykazanie. A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Nie ma innego przykazania większego od tych. Wtedy powiedział mu uczony w piśmie: Nauczycielu, zaprawdę dobrze powiedziałeś, że jeden jest Bóg. I nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem, całą duszą i z całej siły, i miłować bliźniego jak samego siebie znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. List do Rzymian, rozdział ósmy, wersety od 35 do 39. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak jest napisane? Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź, ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie. Ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Księga Judy werset dwudziesty czwarty. A temu, który może was uszczec od upadku i z radością przedstawić jako nienagannych, przed obliczem swojej chwały. 291. Nasz Ojciec przy sterze Gwałtowne fale z hukiem okropnym w niewielką łódź uderzały, Obawa wielka i strach mocny Załogę ludzi opanowały. I tylko ukochane kapitana dziecko spokojnie z uśmiechem patrzyło na fale wód uderzające zdradziecko. I tylko ono wśród sztormu bez obaw było. Żeglarze pytali: Jak możesz spokojnie stać? Nie lękasz się, że burza nam życie odbierze? A chłopiec na to. Jakże mógłbym się bać? Przecież mój ojciec stoi przy sterze. Kiedy zawiodą ziemscy pomocnicy, i zdaje się, że szczęście nas opuści, wciąż przecież mamy prawdziwą kotwicę, Bóg nam pomoże, zginąć nie dopuści. Do naszych modłów nakłoni ucha, w bólu przyniesie pociechę, smutek w radość zmieni żalu wysłucha, każdą łzę gorzką otrze uśmiechem. Zwróćmy się zatem do niego wśród smutków, Gdy niedostatek i zgryzota spokój nam odbierze, I jak dziecko kapitana wśród burzy skutków Pamiętajmy, że to nasz Ojciec stoi przy sterze.